Tegoroczna rekrutacja różnić się będzie od tej w ostatnich latach. Po problemach z podwójnymi rocznikami nadszedł czas na ten z niżu demograficznego. To może rodzić pewne problemy. Czy im będzie lepiej, czy im będzie gorzej, tego powiedzieć nie mogę. Na pewno będą mieć, paradoksalnie rzecz biorąc, mniejszy wybór, jeżeli chodzi o zakres zawodów do wyboru, dlatego że w zeszłym roku w ekonomiku było 8 zawodów, w tym roku mamy zaledwie 4. No ale to wynika z tego, że mamy jak gdyby nabór ograniczony do 2 klas. O etaty nie muszą martwić się nauczyciele. Te zapewniają im duże nabory z poprzednich lat. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie pojawi się inny kłopot. Martwi mnie brak młodych ludzi, którzy by przychodzili do tego zawodu. I to może być za chwilę mankament, bo może się okazać, że dojdziemy w którymś momencie do takiego punktu jak na przykład z zawodem pielęgniarki, że po prostu nie będzie nauczycieli. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła w poniedziałek 20 maja. Na złożenie wniosków wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 14 czerwca.